Szlachetna Paczka to inicjatywa, która dociera do niemal wszystkich regionów Polski. Nie inaczej jest w Legnicy. W weekend podczas finału ciężko pracowali legnicy wolontariusze. Ich cel? Jeden. Pomóc najuboższym, ale mądrze. Szlachetna Paczka stara się nieść mądrą pomoc. Ma być, nasza pomoc ma dać impuls rodzinie do dalszej walki o lepszy byt. Nasza pomoc ma dać rodzinie taką świadomość, że nie zostali sami. Grupa 13 wolontariuszy przez 2 miesiące odwiedzała zgłoszone do Szlachetnej Paczki rodziny. Sprawdzano, czy rzeczywiście są to osoby, które potrzebują pomocy. Na samym początku spotykaliśmy się z rodzinami, przeprowadzaliśmy taki wywiad, chcieliśmy poznać te rodziny, chcieliśmy właśnie poznać, z jakimi trudnościami sobie się borykają. Zakwalifikowano 33 rodziny i osoby samotne, a ich potrzeby były różne. Przede wszystkim żywność, środki higieny, ubrania, ale również meble czy sprzęt AGD. Dla nas to nic nadzwyczajnego, dla wielu posiadanie ich jest niemożliwe. Pani Maria jest osobą samotną, nie ma emerytury, bo w przeszłości została zwolniona z pracy. Póki co utrzymuje się z zasiłku. Drugą grupę miałam, teraz mam pierwszą grupę, że żadnej pracy mnie nie przyjmą, bo 70 skończyłam. No i tak ciągnę, ten wózek pcham. I nie mam nic, tylko tyle, co mam te grosze z MOPS-u. Dla niej Szlachetna Paczka to ratunek. Taka pomoc to dla mnie oznacza drugie życie. Brak mi jest słów po prostu, bo ja się spotykam, w ubiegłym roku się spotkałam raz, w podobnej sytuacji byłam, że też ta Szlachetna Paczka, to są szlachetni ludzie, po prostu nazywam was wszystkich szlachetnymi ludźmi. A ci szlachetni ludzie to dzisiaj nie tylko inne rodziny, ale przedstawiciele różnych firm, jak na przykład pracownicy jednego z koncernów paliwowych. Czekamy na listopad, kiedy otwierają się bramki, rzucamy hasło, jak to się mówi, pocztą korporacyjną, informujemy się, kogo chcemy wybrać w tym roku, akurat ponownie chcieliśmy, żeby to była rodzina. A także członkowie stowarzyszeń oraz grupy znajomych. Częściowo członkowie stowarzyszenia Germanika, częściowo też osoby prywatne, moja rodzina. Tak więc naprawdę ciężko by było wszystkich wymienić, bardzo dużo osób chciało pomóc. I to ta pomoc też była różna, od najdrobniejszych rzeczy w stylu kapcie, także po większą pomoc materialną. Pomagać też jest komu, bo jak informuje strona Szlachetnej Paczki, w Polsce każdego roku 8 milionów Polaków doświadcza ubóstwa. 50% osób niepełnosprawnych deklaruje, że nie zawsze starcza im na jedzenie. Co czwarty samotny rodzic z powodu braku pieniędzy nie wykupuje lekarstwa dla dzieci. Szlachetna Paczka ma dodawać siły ubogim i tak się dzieje. Są takie rodziny, gdzie w ubiegłych latach pomogliśmy i na przykład wyszły na tyle na prostą, że na przykład w tym roku są darczyńcami dla innych rodzin. Są też wolontariusze, którzy pochodzą gdzieś z rodzin, którym w ubiegłych latach pomogliśmy. A nas, tych, którzy mamy, zainspirować może radość obdarowywanych na widok świątecznych prezentów, które pozwolą im godnie przeżyć zbliżające się Boże Narodzenie.